Witajcie, z tej strony Asia i Piotr. Cześć, witamy Was. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć troszkę o naszym zespole, o naszym nowym projekcie Istota Duszy. Chcemy Wam troszkę przybliżyć, co się kryje za naszym projektem, jakie wartości, intencje, jakie pomysły. Istota Duszy. Tak naprawdę. Skąd się wzięła? Tym takim momentem, który spowodował, że jesteśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy i możemy siedzieć przed Wami i opowiadać Wam o naszym projekcie, był moment, kiedy uświadomiliśmy sobie, czym jest dusza. Kiedy zaczęły się nasze poszukiwania tego, czym jest dusza. I nazwa oczywiście nie jest przypadkowa. Istota duszy. Czyli to wszystko, istota duszy, to jest to wszystko, co jest taką kwintesencją tego, co jest w nas samych. Dokładnie. W nas samych. Tego, co jest takie najcenniejsze, najpotężniejsze, takie nieskazitelne i nieskończone. Dokładnie, tak jak Asia powiedziała, istota duszy powstała po to też, żeby się dzielić z Wami naszymi doświadczeniami i tymi naszymi odkryciami naszej duszy, naszej tej prawdziwej takiej esencji, najczystszej esencji, która jest w nas i która wypływa z naszych serc. Jest to projekt, który powstał z takiej czystej intencji, po to, żeby dzielić się z innymi tym wszystkim, co mamy w sobie najlepsze. Tym wszystkim, tym dobrem, tą miłością, którą mamy w sobie. I jakby jest to dopiero początek, ale już mamy olbrzymi zapał do tego, żeby to się rozrastało, żebyśmy mogli w tej naszej pasji, bo to jest też nasza pasja. Wspomnienie też, bo z poprzednich wcieleń też mam jakieś takie wspomnienia, za którymi tęskniliśmy, żeby wrócić do nich. I to jest tak, to jest spełnienie takich naszych najskrytszych marzeń, pragnień, dzięki którym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i ciągle się rozwijamy. Istota duszy jest właśnie tym takim naszym, można powiedzieć, dzieckiem, takim naszym owocem naszego rozwoju, wzrastania w tej właśnie naszej istocie. Dokładnie. A takim tym zalążkiem tego, czym teraz się z Wami dzielimy, był powrót do siebie, bo to jest tylko początek. Samo takie odgruzowanie tej świadomości duszy, to jest tylko początek tej pięknej, pięknej drogi. I to jest to, czym chcemy się też dzielić z Wami. Nie chcemy się z Wami dzielić naszą mocą, tylko chcemy się z Wami dzielić naszymi doświadczeniami, sposobami... Wiedzą, dokładnie. Sposobami, jakimi odkrywaliśmy nasze najlepsze aspekty. I chcemy Wam po prostu pokazać, jak możecie sami dojść do tego samego momentu. Czyli bardzo, bardzo, bardzo taką mocną intencją naszą jest to, żebyście byli w stanie wrócić do siebie. Tak, wrócić do siebie, dokładnie. I połączyć się w takiej jedności z tymi aspektami, którymi jest właśnie istota duszy. A istotą duszy jest, są takie bardzo, bardzo zintegrowane ze sobą cząstki, czyli sama istota,
czyli ta świadoma cząstka duszy, z takimi najpiękniejszymi, najpotężniejszymi aspektami. Najczystszymi. Najczystszymi, dokładnie. Każdego z was, z nas. To jest energia wewnętrznego dziecka, to jest zharmonizowana energia męska i żeńska. To jest to, w czym jesteśmy teraz. Niestety jesteśmy w dwóch różnych miejscach i łączymy się online. Natomiast, jak widzicie, jesteśmy w miejscach, które też są dla nas taką integralną częścią naszej codzienności, czyli natura, połączenie z naturą, z Matką Ziemią, która daje nam takie połączenie z całym wszechświatem. Tak jak i oczyszczenie też, i oczyszczenie. Dokładnie, i oczyszczanie. Dokładnie. I to jest to, czym chcemy się właśnie dzielić z wami. Tymi takimi najmocniejszymi, integralnymi częściami samej istoty, istoty duszy. Dokładnie. Które są jakby nierozłączne. Nasza istota i natura jest nierozłączną częścią. Tak bardzo mocno to czujemy. Dlatego nagrywamy właśnie ten nasz pierwszy film na ten nasz kanał właśnie w takich właśnie okolicznościach natury, w których czujemy się najlepiej, najbardziej rezonuje z nami właśnie taka przestrzeń. I często też wygląda nasza przestrzeń tak właśnie w tym świecie duchowym. Dlatego chcielibyśmy właśnie was też zachęcić, żebyście korzystali właśnie z tej formy spędzania czasu fizycznie, jak i duchowo, wchodząc właśnie w swoją przestrzeń właśnie w takich pięknych miejscach jak to. Jeszcze wracając jeszcze do istoty duszy, jest to projekt naprawdę wychodzący z naszej takiej czystej, dobrej intencji. Dzięki temu projektowi czujemy się bardzo spełnieni na pewno. Czujemy, że to jest to, co chcemy robić i czym chcemy się dzielić ze wszystkimi, o czym już zresztą już powiedziałem wcześniej. Jest to nasza taka najczystsza intencja, która wypływa prosto z naszych serc. Czyli podsumowując, robimy to cały czas poprzez naszą pracę z energią i pokazywania, jak powrócić do siebie. Chcielibyśmy bardzo pokazać wam przez nasze działania, przez nasze intencje, poprzez nasze działanie poprzez oczyszczanie energetyczne, czy warsztaty, które organizujemy, jak żyć po oczyszczeniu, czy teraz warsztaty takiej pracy z energią, energetycznej pracy w polu serca. Bardzo chcielibyśmy pokazać wam, jak powrócić do siebie, czyli jak dojść do momentu, kiedy to serce jest naszym kompasem, kiedy jesteśmy w stanie pozbyć się tego wszystkiego, czym bardzo często nasza dusza jest taka zainfekowana, zanieczyszczona. Kiedy jest ta świadoma cząstka przysłonięta bardzo często logicznym umysłem, czy ego. Kiedy zostaje takie połączenie tylko i wyłącznie z sercem, czyli z tym, czym mamy się kierować na co dzień. Dokładnie. I też to, co bardzo, bardzo mocno z nami rezonuje, co też nam daje takie spełnienie w tym, w naszej pracy, jest takie połączenie też w tym powrocie do siebie i w takim wzrastaniu, bardziej może wzrastaniu w rozwoju tutaj, w takim połączeniu się z naszymi najlepszymi aspektami poprzez tą jedność, poczucie jedności z istotą. I ważne jest to, że to takie połączenie i
znalezienie tych najlepszych aspektów i poczucia połączenia się z nimi manifestuje się i w polu energetycznym, i na polu fizycznym naszej, waszej codzienności. Bo to o to chodzi, żeby odkryć w sobie tą moc kreacji, moc obfitości. To jest powrót do siebie i tym jest właśnie istota duszy. Dokładnie tak jak Kasia powiedziała. Taka kwintesencja tego wszystkiego właśnie z tym, co Asia powiedziała. Powrót do siebie. Kierowanie się intuicją, kierowanie się prawdziwą taką miłością wychodzącą z naszego serca. Kochaniem siebie, przede wszystkim siebie, zaczynaniem w tym wszystkim od siebie, to jest właśnie istota duszy. To jest nasza miłość, prawdziwa miłość do siebie. A ta miłość później przeradza się właśnie w wszystko to, co nas otacza, zmienia się właśnie do tego, bo wypływamy tą miłością z siebie. Dokładnie. Pięknie. Zapraszamy Was na naszą stronę, na nasz kanał tutaj na YouTubie. Będziemy starać się robić sesje badawcze. Cały czas działamy, jeśli chodzi o oczyszczanie energetyczne, warsztaty, jak żyć po oczyszczaniu. Warsztaty takie też doskonalające pracę z energią, czyli to, o czym już wspomniałam wcześniej, energetyczna praca w polu serca. I będziemy działać, będziemy się cały czas rozwijać. Także zapraszamy. Lajkujcie, subskrybujcie, zadawajcie pytania. Dokładnie, zapraszamy. I dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Hej.